chcesz uczynić, ojcze? Nie wolno ci się dłużej kryć za spódnicą Ateny. Atena nie żyje. Przez trawiący cię gniew, Kratosie. Cóż jeszcze zniszczysz? Wymknąłem się ze szponów śmierci. Siostry losu nie mają mnie we władaniu. A ty zginiesz, zanim skończy się dzień. Nareszcie dokona się moja zemsta! Nieznośny machorze! Dość już twojej bezczelności! Pomogę, oboje przegramy! Już teraz Zeus wygrywa! Ocaliłaś mnie od śmierci! Tylko po to, żeby zniszczyć Zeusa! Ocaliłam cię, byś służył Tytanom! Nie odbieraj mi zemsty! Słuchaj uważnie, Kratocie! Byłeś niczym więcej, tylko pionkiem! Nie zajmuj się już losem Zeusa! To nasza wojna, nie twoja! Gaja! Wiodłem żywot wojownika. Zginąłem jako Bóg. Ponosząc ostateczną ofiarę, nie odzyskałem spokoju. Ja dokonam zniszczenia Olimpu. Dokonam mojej zemsty. Jeszcze nie koniec, Zeusie. Bramy Hadesu nie powstrzymają mnie. Śmierć nie powstrzyma tych, którzy mają cel, Kratosie. Ateno. Tęskniłam, Spartiato. Ja nie... Poświęciłam się ratując Zeusa. Dzięki temu stałam się inną osobą. Nadal jednak wyglądasz jak bogini. Pozory często wiodą na manowce. Dzieciom Olimpu też nie można wierzyć. Być może, lecz pamiętaj, że zginęłam od twojego ostrza. To Zeus miał od niego zginąć. Mów szybko, nie mam czasu. My rozmawiamy, a tam wzmaga się wojna o Olimp. Cała ludzkość cierpi. Niech cierpią. Śmierć Zeusa. Tylko ona się liczy. Zeus nie podda się tak łatwo jak Ares. Aby zniszczyć cały boski ród, musisz odnaleźć źródło jego mocy. Potężny ogień Olimpu. Kiedyś poświęciłaś życie, by ocalić Zeusa, a teraz pragniesz jego zguby?
co spowodowało tę zmianę. Ujrzałam prawdę, której wcześniej nie dostrzegałam. Być może dzięki temu znowu mi zaufasz. A oto słynne ostrza wygnania. Poprowadzą cię one w podróży po ogniu. Pamiętaj, dopóki rządzi Zeus, nie ma żadnej nadziei dla ludzkości. Zniszcz ogień, Kratosie, a cała potęga Olimpu zatrzęsie się w posadach. Że kiedyś wrócisz, Spartiato. Czy tęskniłeś? Ostrza wygnania będą ci dobrze służyć, Kratosie. Dzięki nim możesz wezwać duchy wygnanych Spartiato. Cierpisz. Thank you.
ty. Już dość wycierpiałem, Spartiato. Hades skazał mnie na wieczne męki. Moje więzienie z huby. Ale skoro ty tu jesteś, możesz mnie uwolnić. Wszystko, co mam, to ten łuk. Proszę, uwolnij mnie, a oddam ci go. Nie będę w stanie ci pomóc, jeśli mnie podpalisz. Bogowie mieli słuszność, przeklinając cię. Co ty wyprawiasz? Proszę, bądź ostrożny. Trzymaj go z dala ode mnie! Bogom niech będą dzięki. Co czynisz? Zdobyłeś łuk Apolla. Jego ogniste strzały oczyszczą ci drogę.
Z bogów Olimpu i z woli Zeusa. Nas sędziów jest troje. Czas na ostatni werdykt, śmiertelniku. Król Ajakos uznał cię za niecnego. Król Radamantys uznał cię za godnego. A zatem ja, król Minos, podejmę ostateczną decyzję. Twa przyszłość skrywa się w cieniu. Królestwo umarłych nie jest gotowe, by cię gościć. Otworzysz te drzwi, a czeka cię twój los. Ojcze? Kaliope? Och. Nie jesteś moją córką. Nie, ale wiem, kim jesteś. Znasz mnie? Mówili, że przybędziesz. Dobrze się bawisz, Kratosie. Gdzie jesteś, Hadesie? To tylko kolejna sztuczka. Jak zwykle, Spartiato. Jesteś w wielkim błędzie. Walcz, tchórzu! Nie denerwuj się, Kratosie. Spokojnie. Zabawimy się już wkrótce, przyrzekam.
Nie, powiadam ci swoje wycierpiałe. Nie lękaj się, Hefajstosie. Duch Sparty? To jednak ty. No. Sądziłem, że Zeus cię uśmiercił. Sądziłem, że do tej pory uda ci się uciec z jaskini. Zeus mnie uwięził, to prawda. Ale to przez ciebie cierpię. Nic ci nie zrobiłem, Hefajstosie. Poluję na jednego z bogów Olimpu. Cóż, dobrze, że tylko na jednego. Poszukuję ognia Olimpu. Wiesz coś o nim? O co ci on, Spartiato? Tego nie mogę ci zdradzić. Teraz mów, co wiesz o ogniu? Znają go wszystkie dzieci Olimpu. Wszyscy szanujemy jego moc. Pamiętaj, niech nie zwiedzie cię jego blask. Ognia nie może dotknąć ani Bóg, ani człowiek. Chcę go tylko znaleźć. Jeśli wyjdziesz z podziemnego świata, z łatwością znajdziesz drogę do ognia Olimpu. Twe rady były niezwykle pomocne, Hefajstosie.